7,7 miliona widzów meczu Czarnogóra-Polska. Ponad 7,7 miliona widzów oglądało mecz Czarnogóra-Polska w Polsacie i Polsacie Sport. Spotkanie śledził co drugi widz, a Polsat był liderem oglądalności w niedzielny wieczór. Nasza reprezentacja pokonała w Podgolicy gospodarzy 2-1 i na półmetku eliminacji do Mundialu w Rosji 2018 zajmuje pierwsze miejsce z grupie z 6-punktową przewagą nad Czarnogórą i Danią. Mecz Czarnogóra-Polska był hitem weekendu. Spotkanie oglądał co drugi widz zasiadający przed telewizorem, a Polsat był liderem oglądalności w obu grupach audytoryjnych. Obie anteny wśród wszystkich badanych w trakcie transmisji osiągnęły łączny udział w wysokości 46,2%. W grupie komercyjnej był on jeszcze wyższy i wyniósł 50,8%. Najwyższą oglądalność Polsat i Polsat Sport osiągnęły pod koniec drugiej połowy spotkania po bramce Łukasza Piszczka, kiedy mecz oglądało 9,1 miliona widzów. Najbardziej imponujący jest zasięg całkowity, który wyniósł 13 milionów wśród widzów, którzy oglądali spotkanie przynajmniej minutę. Kolejny mecz o punkty eliminacji Mistrzostw Świata Rosja 2018, reprezentacja Polski rozegra 10 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie. Naszym przeciwnikiem będzie Rumunia.